Cześć, nazywam się Klaudia Koniecko, a w sieci znana jestem jako K. Wraz z Konradem, moim partnerem w pracy i w życiu, współtworzę bloga mdcb.pl i fanpage Moja Dziewczyna Czyta Blogi. Na Instagramie znana jestem jako typowa K. Dziewczyna, która kocha filmy, stylowe ubrania i górnolotne opisy zdjęć. Od 3 lat prowadzę swoją własną firmę, a w murach akademickich spędziłam 11 lat. Dziś podzielę się z Wami swoją historią. Historią o tym, jak to się stało, że dziś mogę pracować skądkolwiek zechcę. Mam nadzieję, że te 15 minut przeznaczone na webinar mi na to wystarczy, bo jak się rozgadam, to ciężko jest mi przestać. Na konferencjach naukowych, gdy wygłaszałam referat, prowadzący musiał dawać mi znać na migi, że została mi minuta, a ja nawet nie skończyłam się przedstawiać. A co robiła blogerka na konferencjach naukowych? Do tego jeszcze dojdziemy. Słowo. Od zawsze zazdrościłam trochę tym osobom, które od samego początku wiedziały, kim chcą być. Że od początku wiedziały, kim chcą zostać, miały wytyczoną ścieżkę kariery, w szkole skupiały się na przedmiotach, które potem miały im pomóc dostać się na studia. Ja tak nie miałam. Zupełnie tak nie miałam. Gdy przyszło do wyboru studiów, w wieku 18 lat, zapytana, kim chcę zostać, byłam tego mniej pewna niż w wieku lat 5, kiedy pytana przez babcię czy ciocię, kim chcę zostać w przyszłości, odpowiadałam z niezachwianą pewnością lekarzem, jak moja mama. Zapytana o to przy progu dorosłości, odpowiadałam: a kim chcesz zostać w przyszłości? Jeny, nie wiem. I dziś myślę, że to była bardzo dobra odpowiedź. Dlatego mój webinar będzie skierowany głównie do takich osób, które martwią się, że jeszcze nie mają zaplanowanego życia zawodowego na kilka lat naprzód, które jeszcze nie są pewne albo zupełnie nie wiedzą, kim chciałyby być, albo które w ogóle nie widzą się w przyszłości w pracy od 8 do 16, ale jeszcze nie mają pomysłu, jak tego uniknąć. Nie martwcie się, macie jeszcze czas. Może moja historia akurat Was zainspiruje, pomoże Wam znaleźć niszę, w której będziecie chcieli się rozwijać i w której będziecie chcieli znaleźć swoje miejsce? Może akurat w internecie, może gdzie indziej, ale gdziekolwiek byście nie wylądowali, studia jako początek tej drogi naprawdę mają sens, a ja jestem tego świetnym przykładem. W wyborze kierunku studiów pomogła mi rodzina, która już dawno pogodziła się z faktem, że lekarz to byłby ze mnie marny, bo w połowie poważnej operacji to pewnie bym się zamyśliła i zupełnie nie wiedziała, co ja właściwie robię. Wydaje mi się, że warto jest poradzić się osób, które znają nas najbardziej, ponieważ wiedzą, w czym tak naprawdę jesteśmy dobrzy. W tym wypadku nikt nie miał wątpliwości, kim powinnam zostać w przyszłości. Mój pokój był dosłownie zarzucony. Tak. Zarzucone zeszytami zapisanymi od deski do deski, bo tak samo jakbym nie była dobrym lekarzem, tak samo nigdy bym nie zajęła pierwszego miejsca w konkursie na najbardziej wysprzątany pokój nastolatki, ani nawet 17 czy 35. O nie. Mój pokój to było istne kłębowisko zeszytów, książek, kaset wideo, płyt CD i DVD, które samodzielnie wypalałam w nagrywarce, a ponad nimi stał, wystawał właściwie, taki stary kineskopowy telewizor, na którym zawsze coś leciało, który był połączony takim też kłębowiskiem kabli z odtwarzaczami DVD i z moim komputerem. Zatem, na jakie studia powinna iść dziewczyna, która całą noc mogła oglądać filmy, która potrafiła takim tonem opowiedzieć niewinną historię o duchach, że potem cały obóz się bał, łącznie z dorosłymi druhami, a do tego byłaby najszczęśliwsza, gdyby po prostu mogła zarabiać na siebie piórem, tak jak bohaterki Lucy Maud Montgomery. Wszystko to miało jeden wspólny mianownik. Słowo. I w tym kierunku się zwróciłam, składając papiery na dziennikarstwo i komunikację społeczną. I teraz, tak z perspektywy czasu, powiem Wam, że to był strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Lekcja pierwsza. Zdobywamy wiedzę. A wiedza podparta solidnymi argumentami to zawsze jest nasz atut, szczególnie jeśli sami chcemy stworzyć swoje miejsce pracy. Oczywiście, możemy ukończyć studia po linii najmniejszego oporu, byleby tylko mieć papier, ale czy to ma jakikolwiek sens? Sensem jest właśnie zdobywanie tej wiedzy, poszerzanie swoich horyzontów myślowych, rozwijanie się w tym wybranym przez siebie kierunku, aby potem móc te zdobyte informacje owocnie wykorzystać. Chciałabym to wiedzieć, gdy byłam na studiach, ale lepiej późno niż wcale.
A jeśli chodzi o moje doświadczenia, to właśnie dziennikarstwo najbardziej odpowiadało moim predyspozycjom i zainteresowaniom, które chociaż były dość szerokie, były również ogólne. I dzięki temu mogę rozwijać się w kierunku, który mnie zafascynuje, nie będąc zupełnym laikiem w danej dziedzinie. Dzięki temu mogę zabierać głos w dyskusjach, mogę wyrażać swoją opinię popartą solidnymi argumentami, a jeśli tych argumentów nie mam, zawsze mogę wykonać research i wrócić do tej rozmowy, bądź po prostu przyznać się do błędu. Ta umiejętność jest jeszcze rzadko spotykana w internecie, więc zwykle udaje mi się zbić rozmówcę z tropu. Polecam. Lekcja druga. Dowiadujemy się, w czym jesteśmy najlepsi. Mamy okazję poznać nie tylko swoje mocne strony, ale również te słabsze. Jedno to dowiedzieć się, co jest Twoim konikiem, a zupełnie inna sprawa to rozpoznać swoje słabości i wiedzieć, co z nimi zrobić. W których sferach jest jakaś szansa na rozwój, a o których, no, lepiej zapomnieć. A studia nam to umożliwiają. Ja na studiach dowiedziałam się, jaki rodzaj przekazu treści powinien pozostać niestety jedynie w sferze moich fascynacji. Od początku fascynowało mnie radio, ale już na pierwszych zajęciach z emisji głosu dowiedziałam się, że nie będę raczej drugą Krystyną Czubówną, ani tym bardziej Wojciechem Manem, niestety. W ogóle z tym radiem to mam same ciekawe historie, bo na przykład uparłam się, aby praktyki studenckie odbyć w lokalnym radiu. Pewne długie, upalne lato spędziłam właśnie w radiu, przepisując zwięźle komunikaty policyjne tak, by dało je się odczytać w newsach. Wtedy również dowiedziałam się, że nie umiem pisać zwięźle. A raczej potwierdziłam to, czego domyślałam się już wcześniej. Lekcja trzecia. Praktykujemy. W zależności od wybranego kierunku studiów mamy możliwość skorzystać z odpowiedniego zaplecza technicznego, normalnie dostępnego jedynie dla profesjonalistów. Uczymy się pracy ze specjalistycznym sprzętem czy profesjonalnymi programami komputerowymi, do których uczelnia zapewnia nam dostęp. A zdobyte w ten sposób doświadczenie możemy potraktować jako naszą podstawową bazę umiejętności, która następnie będzie fundamentem tworzonego przez nas miejsca pracy. Ja na swoich studiach dostałam dostęp do profesjonalnego sprzętu audio i wideo, a także do specjalistycznych programów komputerowych służących do obróbki audio, wideo czy zdjęć. A umiejętności zdobyte podczas zajęć rozwijam do dziś, przygotowując publikacje w social mediach. Na studiach dostałam też cenną lekcję dotyczącą pilnowania swojego sprzętu. Wypożyczyłam z uczelni bardzo drogi, bardzo zaawansowany dyktafon, na którym miałam nagrać sondę uliczną, by dostać zaliczenie na zajęciach. Wyobraźcie sobie, że zostawiłam go na tylnym siedzeniu samochodu i poszłam na imprezę, z której wróciłam następnego dnia po południu. Przy okazji zostawiłam w samochodzie też otwarte okna. Na szczęście to było spokojne osiedle, albo amatorzy cudzego mienia wydedukowali, że Peugeotem bez przedniego zderzaka to może jeździć tylko biedna studentka i mnie oszczędzili. A nawet nieznany sprawca przykrył ten dyktafon leżący na tylnym siedzeniu ze schłymi liśćmi, tak by nikt inny go nie zauważył. I tak go znalazłam następnego dnia po południu. Na swoje szczęście. Lekcja czwarta. Spotykamy osoby, które wywierają na nas wpływ. W toku studiów spotykamy mnóstwo interesujących osób i to nie tylko tych, które podziwiamy, które szanujemy i z których chcemy brać przykład, ale także tych, które mówią zupełnie innym głosem niż my i z którymi zupełnie się nie zgadzamy. Warto docenić ich wpływ na nasz rozwój. Dlaczego? Środowisko akademickie, podobnie jak środowisko szkolne, to odzwierciedlenie naszego społeczeństwa. To bardzo cenna lekcja. Możemy różnić się między sobą poglądami, możemy nawet się nie lubić, ale pomimo to możemy nauczyć się ze sobą rozmawiać i ze sobą pracować. Osobami, które ze swoich studiów zapamiętam na całe życie, są moi promotorzy. Pan profesor, który był promotorem mojej pracy magisterskiej i doktorskiej, który spędził wiele godzin na rozmowach ze mną, powiedział mi kiedyś, gdy żaliłam mu się, że dalej mam problemy z wystąpieniami publicznymi: Pani Klaudio,
ale ja również mam problem z wystąpieniami publicznymi, nawet teraz. To dobry znak, to znaczy, że pani zależy. Zapamiętam też jego słowa, które wypowiedział do mnie, gdy zaczynałam swoją przygodę ze studiami doktoranckimi. Pani Klaudio, niech pani nie pozwoli, nigdy nie pozwoli, żeby mąż pani rozkazywał, ani mówił pani, co pani ma robić. Tyle dobrych kobiet się przez to zmarnowało. Niech pani nie pozwoli sobie wejść na głowę. Na zawsze zapamiętam też moją panią profesor, która była promotorką mojej pracy doktorskiej, która błyskawicznie sięgała po kolejne stopnie akademickie. Zawsze była dla mnie wzorem do naśladowania. Szalenie pracowita, inteligentna kobieta. To ona przesiadywała nocami, czytając kolejne strony mojego doktoratu i nanosząc na nie poprawki. To ona proponowała ciągle nowe rozwiązania. To ona szukała nowych publikacji i to ona wspierała mnie we wszystkim. Dzięki tym dwojgu ludziom dzisiaj mam odwagę sięgać po coraz to nowe wyzwania. Może nie do końca w tych samych dziedzinach, co oni, ale kto powiedział, że uczeń musi robić to samo, co mistrz? Lekcja piąta. Zdobywamy doświadczenia. Na studiach przeżywamy też wiele cennych momentów, które zapamiętujemy na zawsze, nie tylko jako kamienie milowe na naszej ścieżce zawodowej, ale również w sferze osobistej. Nigdy nie wiemy, czy jakieś pozornie niewiele znaczące zdarzenie nie zaważy na naszym przyszłym życiu. Doświadczenia zdobywane na studiach są nie do przecenienia. Wspólna nauka, wspólne imprezy, organizowanie wydarzeń czy nawet konflikty i trudności – wszystko to wywiera na nas ogromny wpływ i warto to docenić, nawiązując relacje. Nigdy nie wiadomo, czy na naszej drodze zawodowej w przyszłości nie stanie koleżanka albo kolega z grupy z ofertą pracy, bo akurat zapamiętali, że na danych zajęciach byliśmy najlepsi. Właśnie w ten sposób zdobyłam swoją pierwszą pracę w social mediach. Dzięki nawiązanym na studiach znajomościom mogły otworzyć się przed nami zupełnie nowe możliwości w każdym momencie naszego życia. A może podczas trudniejszego okresu w pracy przypomną nam się słowa doktora: ej, z twoim talentem to wszystko jest możliwe. I od razu zrobi się nam lepiej. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Głównie dzięki ludziom, których poznałam na studiach. Spotkałam tam osoby myślące podobnie do mnie, o podobnych zainteresowaniach, podobnie patrzące na świat. Jedna z nich stała się moim życiowym, a potem zawodowym partnerem. Założenie bloga było pochodną naszych studenckich doświadczeń i naszych zainteresowań. Oboje wiedzieliśmy, że nie chcemy zostać dziennikarzami w takim klasycznym rozumieniu. To codzienne odbijanie godzin w pracy, narzucone z góry tematy, pisanie dla kogoś, brak bezpośredniego kontaktu z czytelnikami, to nie mieściło nam się w głowach. Czytelników przyciągnęliśmy wówczas, tak myślę, niszą, w której pisaliśmy na początku dla zabawy, a potem już po kilku tygodniach dostaliśmy pierwsze oferty współpracy. Te oferty spowodowały, że dość szybko zaczęliśmy myśleć o blogowaniu jako o sposobie na życie. Tu warto zaznaczyć, że wcale nie jest tak łatwo wypracować sobie tak silną pozycję, by móc utrzymywać się tylko z blogowania. To również są, jak w zwyczajnej pracy, całe godziny pracy przy komputerze. Właściwie to pracuje się cały czas, od rana do wieczora. Jeśli akurat nie tworzysz, to myślisz o tworzeniu, szukasz inspiracji albo akurat śpisz. No chyba, że odpowiadasz na komentarze w internecie, co właściwie może być osobnym etatem. Pisanie tekstów, robienie zdjęć, nagrywanie wideo, wymyślanie angażujących historii, mierzenie się z krytyką, deadline'ami, klientami, zupełnym brakiem weny. Tak wygląda życie osoby pracującej na własnym w internecie. Ale z tym wszystkim, właśnie dzięki przygotowaniu na studiach, daję sobie radę.
a z kolei wiedza wyniesiona z prowadzenia bloga pozwala mi w tym momencie rozwijać swoją firmę, która, mam nadzieję, w przyszłości pozwoli mi podbić całe social media. A potem pozostanie mi tylko rozkoszować się wolnością i wiatrem we włosach. Oczywiście z komputerem na kolanach. Skończyłam dziennikarstwo i komunikację społeczną. Niecałe 2 lata temu obroniłam doktorat z formatów audiowizualnych na YouTubie. 2 lata później niż zakładałam, co oznacza, że w murach akademickich spędziłam 11 lat. Od 6 lat współtworzę bloga, od 3 mam własną firmę. Mogę pracować skądkolwiek chcę, dopóki jest tam internet. Jestem szczęściarą. I to wszystko zawdzięczam studiom.